Cześć wszystkim, tutaj Karol z Klimatyzacja Katowice. Tematem dzisiejszego odcinka jest system Mini VRF, czyli nie taki diabeł straszny, jak go malują. Zastanawiacie się na pewno, skąd w tej głowie zrodził się taki szatański plan, żeby pokazać wam Mini vrf -a. Powiem jedno, słuchamy naszych subskrybentów. Znowu się powtarzam, czytamy wasze komentarze. I dlatego zagadaliśmy do naszego długoletniego partnera. Ej, babo, z lezi. Masz mini VRF-a? A co to w ogóle jest za sprzęt? Karol, najpierw garnij się i powiedz ludziom co to w ogóle jest. Okej, okay. VRF, VRV, w zależności jaki producent taka nazwa. Znaczy to mniej więcej tyle samo, oznacza to, nie będę wam teraz mówił po angielsku, ponieważ Karol do tego się nie nadaje. Powiem wam po polskiemu, jak to mniej więcej brzmi. Po polskiemu mniej więcej brzmi to, że to jest system ze zmienną ilością czynnika. Czym to się różni od splita czy multisplita? Opowiem wam w dalszej części tego materiału. A teraz polecimy sobie z rozkładem jazdy w dniu dzisiejszym. W dniu dzisiejszym najpierw pokażemy wam jednostki wewnętrzne, ich wygląd. Potem przejdziemy do aspektów technicznych, czyli pokaż kotku, co masz w środku, oraz płynnie przejdziemy do agregatu. Następnie przechodzimy sobie do zagadnień związanych z montażem. Pokażemy wam zajawkę z powstawania tego układu oraz powiemy wam, jak uniknąć typowych błędów podczas montażu takiego systemu. Ale żeby nie było tak wesoło, to Oczywiście akcja będzie z pompą, dlatego że ten Mini VRF wyposażony jest w pompę ciepła. I na koniec będzie wielkie porównanie Mini VRF kontra reszta świata, czyli Split i Multi Split. Lecimy sobie z warstwą wizualną. Mamy tutaj do czynienia z dwoma jednostkami, które nazywają się ładnie Enos. Jedna o mocy 2.2, druga o mocy 2.8 kW. Dokładnie tak samo wyglądające tych samych wymiarów. Co mogę o nich powiedzieć? Wykonanie, jak widzicie, biały, jest to biały, białe tworzywo, wypolerowane na wysoki połysk. W przedniej części zaatakuje nas logo Rotenso oraz Rotenso Inverter. Ten panel przedni dekoracyjny, który tutaj mamy, dość fajnie wygląda. Jest on nie takim typowym panelem, jest dość mocno wyoblony tutaj. W części środkowej jest nieco spłaszczony, ale te rogi po na górze i na dole są naprawdę mocno zaokrąglone. Dodatkowo, co mogę powiedzieć, bryła całego klimatyzatora, oprócz tego panela jest taka klasyczna, jest dość mocno, mocno e, ociosana, dość mocno prostokątna, a ten panel dekoracyjny po lewej i po prawej stronie wyjeżdża. Nie, nieco i y, jest taki nieco wyoblony. Jeżeli chodzi o zamknięty klimatyzator, y, żaluzja zbiega się naprawdę fajnie, praktycznie na zero do panela dekoracyjnego. Jeżeli chodzi o tą przestrzeń, którą tutaj mamy, przestrzeń jest y, nieco większa około 2 cm. Z takich aspektów jeszcze wizualnych, jak popatrzymy od dołu obudowy, mamy dwa wycięcia na paluszki, po to, żeby, y, jak zaskoczymy klimatyzator, żeby szło go łatwo odskoczyć. Prawa, lewa część klimatyzatora wygląda dokładnie tak samo. Odbicie lustrzane. Mamy z prawej i z lewej strony podejście na miedź. Oraz na kabel. A teraz lecimy sobie z warstwą bardziej techniczną. Pokaż kotku, co masz w środku. Co wam mogę powiedzieć? Zapomniałem wam powiedzieć, że pod tym przednim panelem dekoracyjnym na środku chowa się magiczny wyświetlacz, czyli wyświetlacz, którego normalnie nie widać. A jak klimat, co klimat, jest załączony, to wtedy ten plastik zostaje prześwietlony. Ale co mamy tutaj w środku? Jak widzicie. Technologia Blufin, czyli wymiennik pokryty niebieską powłoką antykorozyjną. Wymiennik, który zawija nam ładnie do tyłu po to, żeby zwiększyć powierzchnię wymiany ciepła i otaczać ten wentylator, który mamy w środku. Jeżeli chodzi o wentylator, a bardziej o wydmuch, który tutaj mamy, sterowanie żaluzji góra-dół odbywa się z pilota i możemy sobie to wyregulować z pilota. Natomiast sterowanie prawo-lewo jest ono manualne za pośrednictwem na przykład takich dwóch paluszków. W środku nie znajdziemy jakiejś super technologii, nie znajdziemy tutaj jakichś fajerwerków. Troszeczkę się różni ten klimat pod aspektami technicznymi i elementami, które tutaj mamy, bo mamy tutaj zawór rozprężny, ale o tym będę opowiadał Wam później, jak będę przedstawiał. Różnice pomiędzy systemem mini VRF Splitem a Multisplitem. Agregat, z którym mamy tutaj do czynienia, jest agregatem o mocy 10 kW. Jego wymiary są bardzo podobne do agregatu typu Multi Split, z tą różnicą, że ten agregat jest nieco bardziej głęboki. Z fajnych aspektów, które tej zabiegów stylistycznych, które zostały tutaj zastosowane, mamy asymetryczny czarny grill. A jak wiadomo, nie od dzisiaj czarny wyszczupla. Dokładnie tak samo jest w tym przypadku. Z dodatków czarnych mam jeszcze rączkę, pokrywę zaworów oraz pokrywę na przewody freonowe. A teraz polecimy sobie, co ten agregat ma w środku. Polecimy niestandardowo, czyli od dołu. Dzisiaj smuteczek. Nie będzie naklejeczki, jakiej to firmy jest. Sprężarka, ponieważ naklejka schowała się z drugiej strony. Ale tutaj na dole macie, cóż to za sprężarka drzemie w tej bestii z fajnych rzeczy. Mamy tutaj grzałkę, ten pomarańczowy ring, który jest na dole, ponieważ zakres pracy tego urządzenia w funkcji grzania to jest do minus 20 stopni, czyli bardzo szeroki zakres zastosowania w funkcji pompy ciepła oraz do 55 stopni, jeżeli chodzi o funkcję chłodzenia. Sprężarka jest okryta fajnym takim żubrankiem, wykończonym od środka folią, po to, żeby odbijać promieniowanie cieplne, więc wielki plus za to. Co dalej? Dwa czujniki ciśnienia, dwa presostaty, czujnik wysokiego oraz czujnik niskiego ciśnienia. Tutaj w górnej części mamy zasobnik czynnika, a nad nim coś, co zasługuje na szczególną uwagę, czyli płyta inwertera. Akurat w tym modelu, w modelu 10 kW, jest chłodzona jeszcze powietrzem, ale w tych mocniejszych modelach mamy płytę inwertera umieszczoną tutaj z przodu. Taki future, takie nowoczesne rozwiązanie, i płyta tam jest chłodzona ciekłym czynnikiem. Dzięki takiemu, takiemu rozwiązaniu, takiemu zastosowaniu możemy chłodzić płytę wydajniej. I nawet jeżeli agregat umieszczony jest od nasłonecznej strony, albo agregat umiejscowiony jest na dachu, wtedy temperatura naszej płyty inwertera może być nawet do 10 stopni niższa niż w porównaniu takiego wykonania czyli. Chłodzenia płyty inwertera zwykłym radiatorem. Z ważnych rzeczy, które dotyczą tego agregatu, co jeszcze tutaj mamy w porównaniu do wersji czwartej, wersja piąta mini VRFa. Różni się tym, że przyłącza nie mamy w środku, tylko przyłącza są łatwo dostępne tutaj na zewnątrz pod czarną. Osłoną. Jeżeli otworzymy sobie tą osłonę, natomiast, która skrywa elektronikę, mamy tam wyświetlacz i mamy tam taki mały pulpit, za pomocą którego jesteśmy dostać się w stanie do e, na przykład błędów, e, podglądać sobie e, parametry pracy tego agregatu, czyli bez żadnych dodatkowych urządzeń jesteśmy w stanie szybko zdiagnozować takie urządzenie. A teraz lecimy sobie z tematem sterowania systemem mini VRF marki Rotenso piątej generacji. I to sterowanie rozbiłbym tutaj na dwie takie główne kategorie. Sterowanie funkcjami podstawowymi, które jesteście w stanie realizować na przykład za pomocą takiego pilota bezprzewodowego, który działa na podczerwień, albo możecie do sterowania podstawowego użyć takiego sterownika ściennego. Zaletą tego sterownika ściennego jest to, że go po prostu nie zgubicie, nigdzie się nie zawieruszy. Jeżeli chodzi o ten sterownik ścienny, fajne jest to, że to jest sterownik całkowicie dotykowy i występuje w trzech kolorach. Jeżeli chodzi o bardziej zaawansowane opcje sterowania i chcielibyście sterować waszym systemem Mini w piątej generacji marki Rottenso, za pomocą smartfona, musicie dokupić sobie takie ustrojstwo, zwie się to tutaj Smartbox, ładne, złote, tak. Ale co to daje? Możecie na przykład załączyć konkretny klimatyzator, możecie załączyć grupę klimatyzatorów, możecie grupować klimatyzatory, możecie je nazywać. Nie musi być to klimatyzator 1, klimatyzator 2, może być to na przykład klimatyzator sypialnia, albo może być to klimatyzator Salon. Może się tworzyć też harmonogramy, więc możliwości sterowania jest naprawdę wiele. Najważniejszą funkcjonalnością tego modułu jest to, że jesteście w stanie zdalnie z każdego miejsca na ziemi sterować pracą swojego systemu. Podobną funkcjonalność znajdziecie w dużym dotykowym panelu. Ma on w sobie wbudowany też moduł Wi-Fi. Ponadto jest funkcjonalność sterowania tu i teraz, czyli podchodzicie, dotykacie, załączacie jedno urządzenie albo grupę jednostek. Ostatnią możliwością sterowania jest sterownik centralny. Nie jest on tak piękny jak sterownik duży, dotykowy. Wygląda on bardziej jak sterownik od kasety, ale też robi robotę. A teraz polecimy sobie zagadnieniami związanymi z montażem tego systemu. Ale na początek zajawka. Teraz już jest. Ledziemy live, tak. Ledziemy live, em. to właśnie się nagrywa, to się kameruje. Dobrze, teraz sprawdzimy sobie, czy w tym urządzeniu jest. Azot. Cicho. Sycy. Jest dobre. Jest nadzieja. Dzień dobry panie operatorze. Co dzisiaj będziemy robić? Może założymy sobie jakieś VRV? Jak robota idzie. Faza wstępna jako tako. Modelowanie przewodów następuje. Ale nie, efekt końcowy przerosznie swoje oczekiwania. Nie wiem, wstydzę się trochę w sumie. Wiesz, tak robotę, tak, robotę pokazywać to okej, okay, ale gadać coś jeszcze do tego. Bo ja wiesz, jestem nieśmiały. Ogólnie w kontaktach tak międzyludzkich to nie za bardzo. Teraz zrobimy sobie etap, który jest tutaj kluczowy, jeżeli chodzi o VRV czy VRF, czyli lutowanie trójników. Akurat w tym naszym konkretnym przypadku mamy dwa trójniki, jeden cieczowy, drugi gazowy i o czym należy pamiętać? O kilku rzeczach. Jeżeli lutujecie. Żebyśmy potem nie mieli większych problemów z doizolowaniem całości, żeby nie, wykrapa, nie wykraplała wam się gdzieś woda, to na pewno poobwijać sobie czymś mokrym. Akurat w moim przypadku jest to zwykła sraj. Taśma nasączona wodą, a po tej stronie macie ręcznik. Może też być szmata, może być jakiś specjalny żel, różne inne rzeczy. Chronić termicznie rurki po to, żeby nie stopiła wam się otulina, bo może się potem wydawać, że ta otulina jest, a potem jej nie będzie. Drugie co, należy podać azot. Ja będę podał. Sobie azot bezpośrednio przez urządzenie, przez zawory serwisowe. Najpierw na grubą rurkę poltujemy sobie grubą rurę, potem na cienką rurkę i wszystko będzie grało i buczało. Po co to wszystko? Po to, żeby nie robiło nam się zędra, żeby nie robiły nam się tlenki miedzi, czyli ten czarny, twardy nalot, którego sprężarka, zawory rozprężne i inne elementy w klimatyzacji nie lubią. Teraz będzie coś mądrego. Ej, jestem mądry. A tak naprawdę chciałem wam powiedzieć tyle, że właśnie sobie czyszczę rureczki, żeby ładnie do ujęcia to wyglądało. Ale chciałem wam pokazać. Proszę, tutaj kamerzysta. To czarne, coś takiego, te kłapci, które widzicie na zewnątrz, które teraz ściągam palcem, a jest gorące, więc poświęcenie było. E, to jest właśnie ten tlenek miedzi, o którym Wam wcześniej wspomniałem. Jeżeli nie puścilibyście azotu podczas lutowania, to niestety ten tlenek wytrąci się w środku i wytrąci się na zewnątrz. Na zewnątrz nas nie interesuje, ale to, co się wytrąci w środku, nie będzie zbyt dobre dla sprężarki. A teraz porozmawiamy sobie o błędach podczas montażu, jak ich uniknąć oraz o karze, jaką Was czeka. To nie miało być tak. O karze, która Was czeka, jeżeli nie je popełnicie. Jeżeli nie chcemy popełniać błędów przy montażu, przede wszystkim musimy pamiętać o tym, żeby zachować higienę. Sprężarka oraz zawór rozprężny i cała reszta układanki naszego układu chłodniczego... Nie lubi bardzo wszelkich brudów, nie lubi piasku, nie lubi gruzu, więc pamiętajcie o tym, jeżeli robicie instalacje, żeby zabezpieczać końcówki, jeżeli lutujecie na przykład trójniki, wpuśćcie do nich azot, po to, żeby nie wytworzyła się zendra, czyli ten tlenek miedzi, którego sprężarka i zawór rozprężny po prostu. Nie lubi. Bardzo ważnym aspektem jeszcze, jeżeli wykonujemy taką instalację, musimy ją wykonywać zgodnie z wytycznymi dostarczanymi przez producenta. Na przykład minimalne odległości między trójnikami, minimalna odległość między trójnikiem a jednostką, czy minimalna odległość między trójnikiem a kolanem. Po co o tym mówię i czemu to jest ważne? Bo potem możecie mieć na przykład szumy na instalacji i różne inne problemy, zbieranie się oleju i tak dalej. Jeżeli chodzi o same trójniki, ważne jest, żeby trójniki, większość producentów mówi o tym, żeby trójnik, na przykład jak jest prowadzony, leżał w poziomie z odchyłką do 10-15 stopni. Jeżeli trójniki montujecie w takiej pozycji, czyli w pionie, już to może być dowolne. A teraz chciałem poruszyć jedną bardzo ważną kwestię. Jak będziecie budować swoje instalacje mini VRF albo VRF, musicie pamiętać o kilku regułach. Wszystkie te reguły macie spisane, macie je zgromadzone w instrukcji instalacji, ale wyobraźmy sobie, że na przykład w tej naszej najprostszej instalacji, którą tutaj mamy, gdzie tylko mamy rozgałęzienie z jednej rurki na dwie rurki, chcielibyśmy sobie dorzucić na przykład urządzenie kastonowe. Jakby to wyglądało? Musimy mieć w tym celu kolejny trójnik, ale w przypadku tego urządzenia nie jest tak w każdej marce, o czym za chwilę Wam powiem. W przypadku marki Rotenso i w przypadku tego urządzenia, czyli VRVA Piątej Generacji, możemy takie urządzenie kasetonowe na przykład wpiąć w instalację tutaj przed trójnikiem albo za trójnikiem. Co jest fajne i czemu to przypadło mi do gustu? Bo nie w każdej marce mamy taką możliwość, żeby. Iść głównym pionem instalacji, rozgałęzić się na przykład w budynku na prawo i lewo, a potem jeszcze raz rozgałęzić się na przykład na prawą i lewą część korytarza. Kolejnym bardzo ważnym aspektem jest wykonanie poprawnej izolacji termicznej naszych przewodów oraz trójników. W tym celu możemy użyć do izolacji trójników na przykład takich osłonek z pianki neopronowej. może być to też izolacja wykonana na przykład ze stereopianu albo izolacja wykonana z Kauczuku. Jeżeli czegoś takiego nie macie, możecie użyć właśnie szerszej taśmy kauczukowej, obwinąć taki trójnik oraz przewody kilka razy i spełni ona swoje zadanie. A teraz porozmawiamy sobie o kolejnej ważnej kwestii związanej z komunikacją, czyli poprawnym adresowaniem. Jeżeli robicie to ręcznie, pamiętajcie, że w systemie nie może być dwóch jednostek o tym samym adresie. Dlatego polecam i zachęcam do wykorzystania adresowania automatycznego. W przypadku naszego systemu Mini VRV 5. generacji z Rotenso mamy taką opcję i poprawne adresowanie ograniczyło się tylko do tego, że trzeba było wykonać instalację P i Q od jednostki do jednostki, załączyć zasilanie i wszystko z głowy. Tak Wam tylko mówię, że piąta generacja, piąta generacja, a pewnie niektórzy z Was mogą się zastanawiać, a co, czwarta generacja już jest B, czwarta już nie jest w sprzedaży. Nie, jeżeli chodzi o czwartą i piątą generację Mini VRF, jest to troszeczkę ze sobą powiązane. To znaczy, urządzenia piątej generacji zastąpiły część urządzeń czwartej generacji. To znaczy, urządzenia piątej generacji występują o mocy od 10 do 16 kW. Urządzenia czwartej generacji dalej występują. Największą różnicą między tymi urządzeniami jest to, że te urządzenia są mniejsze, te urządzenia są jednowentylatorowe, urządzenia czwartej genera generacji są dwuwentylatorowe, tutaj mamy do czynienia z zasilaniem jednofazowym, a tam mamy do czynienia z zasilaniem trzyfazowym. A teraz opowiem Wam nieco o systemie, który tutaj mamy, czyli dwie jednostki wewnętrzne, system Mini VRF piątej generacji marki Rotenso. Aktualnie jesteśmy w grzaniu, ciśnienie jest wyższe i brzmi on tak. A że jesteśmy w grzaniu, to teraz omówimy sobie obiekt czynnika przy grzaniu. Sprężarka spręża nam gaz, gorący gaz leci grubą rurą, leci sobie tam, które urządzenie mamy załączone. Mamy aktualnie załączone to urządzenie dolne, więc lecimy do urządzenia dolnego. Tutaj następuje skroplenie na skraplaczu, na tym wymienniku skroplenie gazu. W formie ciekłej wraca ten gaz do ponownego rozprężenia, do ponownego pobrania energii. Jeżeli chodzi o chłodzenie, wygląda to nieco inaczej i tutaj pojawiają się różnice między splitem, multisplitem a mini Konwencjonalnie w klimatyzatorze split albo multisplit wygląda to tak, że czynnik, który mamy skroplony jest rozprężany w zaworze elektronicznym rozprężnym, który jest w agregacie i już mieszanina czynnika gazowo-cieczowego leci do urządzenia, zostaje rozprężona na parowniku, tam zostaje pobrane ciepło z otoczenia i przegrzany gaz wraca z powrotem do agregatu. Jeżeli chodzi o Mini VRV, wygląda to inaczej. Tutaj agregat robi robotę, czyli spręża gaz, ochładza go na zewnątrz, skrapla, skroplony jeszcze ciepły gaz leci cienką rurką, zostaje dystrybuowany do jednego urządzenia albo równo do dwóch urządzeń wedle zapotrzebowania. Tak jak mówię, on jest jeszcze ciepły, leci sobie do zaworu rozprężnego. Zawór rozprężny jest zlokalizowany w jednostce wewnętrznej. Tutaj następuje dopiero rozprężenie, pobranie energii z otoczenia i proces znowu się zamyka. A teraz lecimy sobie z ostatnim tematem, czyli cechy wspólne oraz różnice między systemem Mini VRF i systemem Multi Split. Cechą wspólną łączącą te dwa systemy będzie na pewno to, że mamy dokładnie taki sam poszereg jednostek wewnętrznych. Czyli, jeżeli zażyczycie sobie, żeby wasz system mini VRF zawierał na przykład jednostkę ścienną, kasetonową, kanałową, czy jakąkolwiek inną jednostkę, która jest dostępna do systemu multisplit, możecie mieć takie urządzenie w swoim systemie. Drugą ważną cechą wspólną jest to, że jednostki wewnętrzne i agregaty do całej instalacji chłodniczej łączymy dokładnie w taki sam sposób, czyli za pomocą skręcanych połączeń kielichowych. Były podobieństwa, teraz będą różnice. Pierwszą różnicą jest możliwość wykonywania bardzo długich instalacji, sięgających nawet 70 metrów między agregatem a najdalszą jednostką wewnętrzną w przypadku mini VRF-a. Gdzie ta wartość w przypadku systemu Multisplit sięga 30 paru metrów. Bo jak mawiał mój dziadek. Gdzie split nie może, tam VRF-a pośle. Kolejną, jakże istotną różnicą jest sposób prowadzenia instalacji freonowej i sposób wykonania instalacji freonowej. W przypadku mini vrf wygląda to tak jak centralne ogrzewanie czyli od agregatu jedziemy dwoma grubymi rurami i rozgałęziamy się do poszczególnych pomieszczeń. Z tym, że w centralnym ogrzewaniu trójniki są raczej w kształcie litery T, a tutaj mamy odgałęzienia w kształcie litery Y. I tak naprawdę to jest główna różnica. Dużo ludzi może się obawiać, że na przykład y, trzeba te trójniki y, polutować. Myślę, że nawet dla niewprawnego lutowacza. Przy stosowaniu się do tego, żeby dobrze robić te lutowania, żeby to było wszystko szczelne, nie będzie jakoś tragiczne i szybko nabędziecie taką praktyczną umiejętność. Jeżeli jednak obawiacie się, i to by miał być czynnik, który was będzie stopował przed wykorzystaniem takich systemów VRV, VRF lub mini VRF, to powiem Wam tyle, nie należy się tego obawiać, ponieważ na rynku są dostępne trójniki, na przykład skręcane. Na przykład trójki zaprasowywane, więc z tym naprawdę nie będzie problemu. A w przypadku multisplita wygląda to tak, że od agregatu musimy wykonać niezależną instalację fronową do każdej jednostki wewnętrznej. Ostatnią istotną różnicą będzie sposób prowadzenia instalacji komunikacji. W przypadku multisplita wygląda to bardzo podobnie jak dla instalacji fronowej. Standardowo w splitach i w multisplitach jesteśmy przyzwyczajeni, że mamy raczej 4 albo 5 przewodów, które ciągniemy sobie od agregatu do jednostek wewnętrznych. Czyli musimy od agregatu do każdej jednostki wewnętrznej wykonać niezależną Instalację komunikacji. W przypadku VRF-a wygląda to znacząco inaczej, ponieważ tutaj instalację robimy od agregatu przez wszystkie jednostki wewnętrzne w sposób szeregowy. Jeżeli po otwarciu klapki widzisz więcej niż jeden lub dwa przewody, jest źle, połączyłeś komunikację w gwiazdę, może to oznaczać to, że będziesz miał problemy, jednostka na przykład będzie widoczna, a potem będzie znikać, albo jednostki nie będzie w ogóle widać wcale. Podsumowując rozwiązanie MINI VRF sprawdzi się wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z długimi instalacjami i dużym przewyższeniem. Korzyści z zastosowania układu MINI VRF na pewno czują wszyscy instalatorzy przy wykonywaniu skomplikowanych zleceń, oszczędzając swój czas i koszty materiałów. Dodając do tego porównywalne koszty MultiSplita i MINI VRF oraz wspomniane wcześniej oszczędności na pewno spowodują, że uśmiech zagości również na twarzy inwestora.